Dzisiejszy materiał poświęcony jest absolutnej premierze, długo wyczekiwanej, można powiedzieć, że najgłośniejszej premierze ostatnich lat, jeśli chodzi o Lektio Voice'a. Nowa generacja najpopularniejszych głośników pro audio świata, ZLX G2. Jak podaje producent, od początku produkcji modelu ZLX firma Lektio Voice wyprodukowała i dostarczyła ponad 1 000 000 egzemplarzy na całym świecie. Jest to zdecydowanie najpopularniejszy głośnik pro audio świata. Docenili go muzycy, DJ-e, firmy rentalowe, instytucje, obiekty sportowe czy wszelkie inne segmenty rynku, które potrzebowały najlepszego dźwięku, największych możliwości konfiguracji, a wszystko to w przystępnej cenie. Serii ZLX, jak widać, dostępne mamy 3 modele. Do klasycznych paczek na 12 i 15 calowym przetwórniku dołączyła kompaktowa 8, długo wyczekiwana. Paczka ta sprawdzi się świetnie jako mały odsłuch, jako przenośne nagłośnienie frontowe dla mniejszych sytuacji, jak i również jako linia opóźniająca czy dogłośnienie strefy z racji na wbudowany w procesorze DSP delay. Wszystkie obudowy wykonane są z odpornego na ścieranie tworzywa z polipropylenu. Zostały zaprojektowane od nowa, posiadają dodatkowe wzmocnienia konstrukcyjne. W przypadku modeli 12 i 15 calowych funkcja kickback, a więc pochylenie głośnika do tyłu pod kątem 23 stopnie. Wszystkie mogą pracować oczywiście w pozycji monitora. Obudowa została wykonana symetrycznie, możemy pochylić ten głośnik o 55 stopni do pracy jako klasyczny wedge. Wszystkie zestawy mają wbudowany wzmacniacz o mocy 1000 W pracujący w klasie D. Jeśli chodzi o maksymalny SPL, został podniesiony w stosunku do starej serii. Ósemeczka gwarantuje maksymalny SPL na poziomie 126 dB, 127 dB jeśli chodzi o 12 i 129 dB max SPL jeśli chodzi o 15. Przejdźmy teraz do panelu tylnego. Jak widzimy, znalazł się tutaj nowy panel przyłączeniowy, dwa wejścia mikrofonowe liniowe, jedno z zasilaniem Phantom dla mikrofonów pojemnościowych, dodatkowo wejście dla instrumentów Hi-Z. Możemy tutaj podłączyć sobie instrument bez konieczności używania D-boxa, czy to gitary, czy jakiś inny instrument akustyczny. Przyciski wyboru kanałów oraz encoder sterujący całym procesorem DSP. Tak jak w przypadku poprzednich serii, do dyspozycji mamy naprawdę bardzo dużo funkcji. ZLX G2 poszerza te możliwości. Mamy do dyspozycji więc presety lokalizacji, więc możemy sobie ustawić, czy ta paczka pracuje na statywie, czy jest wykorzystana jako monitor, czy jest powieszona w instalacji na ścianie chociażby, czy pracuje w trybie kickback, o której mówiłem. To będzie jakby funkcja dedykowana dla muzyków, do takiego bliskiego odsłuchu. Dodatkowo presety brzmieniowe, a więc znane z poprzednich serii Lektio Voice'a presety music, speech do konferencji, live do nagłośnień żywych zespołów czy koncertów, preset Club do grania bardziej klubowego z podniesionym dołem oraz, uwaga, nowość, preset FRFR, czyli Full Range Flat Response, dedykowany do zastosowań gitarowych, do współpracy z procesorami pogłosowymi jako paczka gitarowa. Do tego oczywiście presety ustawień crossovera, czyli wybrać możemy dedykowane subwoofery majki Lektio Voice z serii ELX200 czy EKX oraz oczywiście przestrojany crossover dla innych subwooferów. Do tego funkcja AFS, czyli eliminacja sprzężeń, do tego funkcja Ducker, czyli możliwość ustawienia wyciszenia muzyki w trakcie mówienia do mikrofonu i tutaj oczywiście ukłon w stronę mobilnych DJ-ów i konferencjerów oraz funkcja delay, właśnie o której wspomniałem już wcześniej, która się znalazła po raz pierwszy w paczce z tego segmentu cenowego, co zdecydowanie wyróżnia nowego ZLX-a. Tak jak wspomniałem wcześniej, wszystkimi funkcjami sterować możemy również z poziomu dedykowanej aplikacji QuickSmart Mobile. Pokażę teraz może, jakie funkcje zaproponował nam producent i z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Na początku przez połączenie Bluetooth wybieramy sobie dostępne urządzenie. Jak widać, znalazło nam naszego ZLX-a 12P G2. Łączymy go i już od razu do dyspozycji mamy możliwość regulowania poziomu, trzyzakresowy podstawowy equalizer, funkcję mutowania systemu z poziomu aplikacji,
Dodatkowo wskaźniki wystojowania oraz wskaźniki zadziałania limitera, więc ciekawa funkcja dla DJ-ów, którzy lubią głośniej zagrać. Telefon czy aplikacja da nam znać, jak nas trochę za bardzo poniosło. Do tego wszystkie funkcje procesora DSP, czyli delay, sterowany z poziomu aplikacji do 100 metrów, świetna funkcja do zastosowań eventowych. Opcja wyboru presetu podziału crossovera, czyli tak jak już wcześniej wspomniałem, mamy tutaj subwoofery Electrovoice'a ELX i EKX oraz podział od 80 do 150 Hz. Do dyspozycji mamy presety lokalizacji, takie jak preset monitor, preset kickback, ustawienie na statywie czy zastosowanie instalacyjne. Dodatkowo preset brzmieniowy, czyli preset Music, Live, Speech, Club oraz nowy preset FRFR dedykowany gitarzystom. Dalej wchodzimy w ustawienia miksera, a więc tak jak widzimy, do dyspozycji mamy dwa kanały mikrofonowo-liniowe oraz kanał odpowiadający za streaming Bluetooth. O tym jeszcze nie mówiłem, natomiast nowy ZLX G2 wyposażony został w opcję streamingu audio Bluetooth True Wireless. Dzięki temu możemy streamować sygnał stereofonicznie do dwóch głośników jednocześnie, lewy i prawy kanał. W opcji procesora wybiera się oczywiście, który jest lewy, który prawy i dzięki temu mamy naprawdę stereofoniczną jakość brzmienia. Wejdziemy sobie teraz w mikser i prześledzimy, jakie to funkcje miksera mamy dostępne. Na początku kompresor, regulowany również z aplikacji, trzyzakresowy equalizer na każdym kanale, poziom wzmocnienia, procesor efektów. ZLX wyposażony został w naprawdę nowoczesny procesor 30 efektów pogłosowych, delayów, efektów modulujących, więc ukłon w stronę muzyków i artystów. Możemy oczywiście każdy kanał zamutować oraz na kanały mikrofonowe możemy włączyć zasilanie Phantom dla mikrofonów pojemnościowych. Dodatkowo dostępne mamy w aplikacji dla każdego kanału gotowe presety brzmieniowe. Są to presety takie jak Vocal, Voice, konkretne presety mikrofonów Electrovoice'a, czy presety dla instrumentów, czy sygnał liniowy. Na koniec przejdę jeszcze do funkcji w szynie master, czyli na sumie. Do dyspozycji mamy equalizer parametryczny, w którym wybierać możemy sobie konkretne częstotliwości i naprawdę możemy dostroić odpowiednio nasz system do okoliczności, w których gramy, albo przełączyć go w tryb equalizera graficznego. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że opowiedziałem i wyjaśniłem co nieco na temat nowej serii ZLX G2. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do kontaktu. Zapraszamy do siedziby naszej firmy, do Łomianek, na odsłuchy i dobrą kawę. Do zobaczenia.